Siema mordy, z tej strony Norek, a to jest kolejne Q&A. Trochę mniejsze, krótsze, bo praktycznie już pytań nie ma. Więc myślę, że przechodzimy od razu do pytań i miłego oglądania. Myślisz, że uda ci się wbić Challenger? Jeśli tak, to jak długo się w nim utrzymasz? Wiecie co, wbicie Challengera nie jest aż takie łatwe, jak się wydaje w Diamond 1, którzy ludzie już tam dostajemy wszyscy tak po 4-5 LP maksymalnie za wina i tracimy tyle samo za luza. To ludzie po prostu myślą sobie, dobra, mam Diamond 1, 50 LP, nie spadnę, ale też nie wejdę do góry, więc gram sobie, nie wiem, pójdę sobie urgotem w dżunglę na przykład, załóżmy, czy coś takiego. I sobie, wiecie, inne jakieś taktyki próbują wymyślać i to nieszczególnie działa, albo ludzie są tacy, którzy grają tylko i wyłącznie na jednej linii, na przykład w dżungli. Jak ten ktoś będzie zmuszony pójść na topa, to przegra tego topa i wiecie, i to jest ciężko z takimi ludźmi cokolwiek robić. To nie jest tak naprawdę wysoki poziom tam ludzi, rzadko się zdarza, żeby naprawdę widać, że to jest taki, wiecie, koleś dobry, gra i w ogóle. Często są takie porażki gorsze niż w silverach, ale gram dalej i 40 chyba 7 LP mam teraz, więc nie jest źle. Jeżeli wbiję, jeżeli mi się uda, chociaż to mi się nie śpieszy, bo mam tutaj Diamond 1, w sumie to mi wystarczy. Ale jeżeli wejdę do Challengera, postaram się pograć kilka meczy od razu, żeby jak tam trochę punktów wbić. I będę starał się, no zobaczymy jak długo się utrzymam. Myślę, że niezbyt długo, jeżeli będą grać, jeżeli tam poziom gry będzie cały czas praktycznie taki sam jak Diamond 1. Oglądałem trochę rozgrywek z Challengera i tak naprawdę niektórzy grali gorzej naprawdę niż platyny, niż goldy, niż cokolwiek tam. I to mnie trochę martwi, no ale zobaczymy, no. Ludzie, wiecie, kupione konta i tak dalej. Zobaczymy. Jak według ciebie można łatwo nauczyć się angielskiego mieszkając w Polsce? Oglądać filmy bez lektora, czy coś w tym stylu? Wiecie, no, filmy bez lektora. Na początek myślę, że fajne są właśnie filmy z... najpierw... z napisami polskimi. Czy cokolwiek, seriale, cokolwiek, czy bajki chociażby, tak jak mój brat, ale on to szybko mu się znudziło. To jest całkiem spoko. Później jednak no nie wystarczy, to trzeba praktyki, jakby musicie gadać cały czas po angielsku, bo jak nie będziecie gadać, to nie będziecie umieć nic w sumie tak naprawdę. To co się nauczycie, to i tak nie wpłynie na praktykę, więc trzeba gadać i praktykować to, i żeby nie zapomnieć. Więc, no i słówek dużo. Wystarczy, że się słówek nauczycie i to już reszta pójdzie szybko. A czasy to tam w czasie, w praktyce naprawdę tutaj jakoś ciężko nie było się przyzwyczaić. Ilu ma znajomych youtuberów? Tak ponad 1000 subów. Okej, takich wyższych to tak. Najwyżej, największy to tak, Gimper. Później Mr. Whiteside. Oraz Morales. Tych trzech chyba, no więcej chyba nie znam, ale znam też takich mniejszych, na przykład taki Niedziel, który ma tam chyba 50 czy tam 60 subów, więc jeżeli chcecie, macie chęć, to wejdźcie i go zasubskrybujcie i śledźcie jego kanał. I to chyba w sumie wszystkich, których znam youtuberów, może trochę też takich mniejszych i tam kolegów Moralesa i w ogóle, więc jak chcecie, to sobie sprawdźcie i więcej chyba nie znam, nie wydaje mi się ponad 1000 subów, nie, raczej nie. Co stoi na półce za tobą? Co mi stoi na półce za mną? Czekajcie. No okej, jak widzicie, półka jest pusta i co najmniej miałem. No tak. Dezodorant. Macie. Perfumy. Fajne są. Kolejne perfumy, które w sumie się skończyły, nie wiem czemu trzymam je na półce. I nagrodę za... za angielski i za hiszpański w pierwszym roku, jak tutaj byłem. I to w sumie wszystko. Na tej półce to tam już praktycznie nic nie mam. Jakieś śmieci i to wszystko. Czy wolisz junglerów, którzy po udanym ganku zabierają killa, czy go dają właścicielowi linii? Okej, jeżeli chodzi o to, o gangi, jeżeli was gankują, wam, sojusznik, to nieważne kto weźmie killa, ważne, że weźmiecie, czy to jungler, czy to top, czy na przykład mid lane, nie wiem, no obojętne to jest, ważne, że zabijacie, szczególnie na solo queue. Jeżeli będziecie oddawać kille, próbować jako junglerem grając i załóżmy na pierwszych poziomach, podchodzicie pod tureta i jungler już widzi, że przeciwnik jest na jeden basic attack
i chce zostawić go midlanerowi, ten midlaner musi się flashować, w ogóle tam ignite'ować, healować, ble ble ble, żeby go zabić. Często kończy się to jeszcze śmiercią naszego sojusznika lub junglera, więc po prostu idźcie, burstujcie i zabijajcie ktokolwiek, nieważne czy to... Więc nie wkurzajcie się, że jak wam jungler gankuje topa czy mida, na przykład mida, bo na topie to tam topowi niepotrzebne aż tak ile. Jak midowi weźmie jungler killa przy ganku, nie wkurzajcie się, zabiliście, jest dobrze, puszujcie linię, wracajcie się, jest kasa, jest, więc nie ma na co narzekać. Nie ma takiego czegoś też jak KS. Ostatni raz, jak wyznawałem KS, kill steal, to było jeszcze jak byłem chyba w Silverze i grałem praktycznie same normale. I wtedy jeszcze mówiłem, o KS, ty nubie, nie? Ale tak naprawdę teraz grając i w ogóle, z biegiem czasu nie ma takiego czegoś jak KS. Zabiliście? Zabiliście, to jest gra teamowa, nie solo. Na razie solo queue, no tam to i tak gra się jako drużyna, nie sam. Więc macie kasę, znaczy macie killa, tak, jest asysta, jest. Więc macie kasę i tak. Wrogowi się wtedy morale niszczą, tak, jak zabijacie go. Nieważne kto go zabije, nawet jak support zabija, no to trudno, zabiliście, tak, więc wykorzystajcie to, puszujcie, weźcie dragona czy coś. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To tyle, co na dzisiaj mam, jakie pytania. Dużo ich nie było, więc wybrałem te normalniejsze i w sumie niektóre się chyba powtarzały nawet. Niedługo spodziewajcie się na moim kanale takiego, jak to się nazywa, zwiastunu, który zazwyczaj każdy ma, a ja mam poradnik do Jaxa na nim, więc jak ktoś wchodzi, to tam będzie zwiastun, nie? I oprócz tego 2000 widzów się zbliża. Będzie taka mini gierka, że tak powiem, mini turniej, nie no, nie turniej. Zobaczycie, o co mi chodzi. Ale to dopiero jak 2000 widzów wyskoczy. I w sumie nie wiem, czy będę w stanie coś więcej zrobić, może jakiś montaż. Na pewno żadnego konkursu nie będzie, że w sensie takiego, żeby nagrody wygrać jakieś, nie wiem, pieniężne czy skinowe. Ale będzie co innego. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Mam nadzieję, że tak. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego miłego dnia i weekendu.